Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Grałem w PSN 4. Czas wreszcie uratować Nanako. Doszliśmy wreszcie do tego miejsca, gdzie przynajmniej jesteśmy pewni, że tutaj jest. Nasze nieszczęście nie sama. Tacisku! Nie możecie iść! Czego dokładnie chcesz? Czego chcę? Chcę ratować ludzi. Czekaj, ratować. Taro Namatame. To na pewno on. W takim razie przybył tu. Więc to ty jesteś zabójcą. Wypuść ją! To was uratowałem. Nie martwcie się, ją też uratuję. Co jest na haju, czy coś? Przestań gadać głupoty i wybuj dziewczynę. Nie podchodźcie! Nanako! Spokój się, Kanji. Nie możemy przewidzieć, co on zrobi. Musimy z nim rozmawiać. Jeżeli możemy jakoś dowiedzieć się, czy dokładnie chce, będziemy mogli jakoś sobie z nim poradzić. No, trzeba ostrożnie mówić, co chcemy. Wiesz, a dlaczego to robisz? Aby ich uratować. A czym jest ten kanał? Ludzie, których trzeba uratować, pojawiają się. Co on ma z tym ratowaniem? Jezu! Dlatego wrzucam ich do TV. Ach, nie zgadę, to nic nie da. Aha. W takim razie, wypuść Nanako. Tu i teraz. Nie, musimy odwrócić jego uwagę od Nanako. Wrzucasz ludzi, których widzisz na kanale północnym do tego świata. Czy mam rację? Oni wszyscy chcą zostać uratowani. Uratowani? Czy kiedykolwiek prosiłem cię, byś nie uratował? Dlatego nie uratowałeś nas, to diabła. Wręcz przeciwnie. Gdy nie wrzucił was do TV, jak byście skończyli? Co sugerujesz? Jakbyśmy... Na pewno nie mielibyśmy person. Chodzi o to, że nie moglibyśmy zmierzyć się z samymi sobą? Co? Ale przecież pewnie umarliśmy! Tak, dokładnie. Podwałeś ich, tak czy nie? Tak. Mam nadzieję, że ktoś nagrywa. Czemu namierzałeś osoby, gdy były sławne pojawiają się w TV? Czemu to właśnie oni pojawiają się na kanale północnym? W deszczowe noce w telewizji pokazują mi, żeby ich uratować. To nie ma sensu. Cały czas mówię, że ratować tego, tamtego. Naprawdę uważasz, że mordowanie ludzi to twój sposób na ratowanie ich? Mordowanie? Nie. Ja ich ratuję. Jak to się niby różni? To co robisz, to zabijanie ludzi. Jeżeli tak sądzisz, proszę, ja się nie przeszkadzam. Ja wiem. Podążaj się za mną, aby zabić. Oszalałeś. Coś przykro mi. Ale tym razem ja ją uratuję. Au.
Ty dupku. Nie ujdziesz na sucho. Zamknij się, diabła. O boy. To się źle skończy. To wspaniały świat. Nieznane, nieosiągalne miejsce. Wypełnione cudowną mgłą. Jestem zbawicielem. To się zaczyna robić niebezpieczne. Tam jest brudno. Tylu złoczyńców. Dlatego chcę ich uratować. Jestem zbawcą. Bohaterem prawa. Czy to cień? Nie wygląda mi to na cień. Braciszku! Nie mogę oddychać! No! Okej, zróbmy to. Leroy! No. Ja, senpai! Nanako, chodź tu. Będzie dobrze. Nanako! 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 Ty, Daniu! Jak śmiesz! Oddajcie ją! Ja ją uratuję! Ktoś tu jest rzeczywiście desperowany. Au. Co się nim dzieje? Coś przyjemnego, that's for sure. Jeżeli czegoś nie zrobimy, to się źle skończy. Jego mocy przywołują trochę sobie coraz więcej cieni. Jakieś pomysły? Żadnych. Spójrzcie, on łączy się z cieniami. Co to? To diabła. To diabła. Doszliśmy tak daleko. Nie przegramy. Peace, love i wolne. Oh. I czas na nową muzykę przy okazji. O, naprawdę mnie to cieszy. Bo ile można skończyć tej samej? Dosłownie peace. Ja ją uratuję. Nie przeszkadzajcie. I od tej pory nie jest to już ten namatamek, jak znamy. Jest to Kunino Sagiri. No, póki co nasza strategia jest dosyć standardowa i nie ma co ja na siebie zmieniamy. Przede wszystkim rzeczy, które musimy wiedzieć. Naprawdę będę aż tak rzadko trafiał. Au. To może boleć. To było po malaku kadrze, przypominam. Pomyślcie sobie, co by było, gdy jej nie użył. Okej. Ma ta rukawę? Rzeczy, których musimy wiedzieć, ma on trochę za dużo punktów życia. Bo jest trochę za dużo, mam na myśli o 8500. Naprawdę ta walka na to, że... I jest to jeden z powodów, dla których bardzo często oszczędzam przedmioty leczące demony. Wiedziałem! Okej, ten jest slash. Ja tylko nie zafinię żadnym atakiem. No, pierwszy. Nie przyjmuję sobie, żeby on miał specjalną szansę na uniknięcie. Jest to raczej normalne.
Aczkolwiek... Co po niekiedy taki problem jest chyba mi, że jest zupełnie inaczej. Jak widać. Au. Dobra. Power charge. A tak, te defensive, te trochę. Czyli następnie już musieliśmy arkada. To nasza najbliższa tura będzie bolała. Tak właśnie ten ból, że rzucenie malaki kadry nie przedłuży jej fajnie. Wiem, to ja mnie to czasem, ale nic nie mogę na to poradzić. A, ja już mam power charge. Okej. Nie trafię. Nie rozumiem tego! Przechodzi to moje najśmieszne pojęcie. Naprawdę! Zaraz pomyślę nad jakąś sekundą w takim tempie malami kadra. Bo to zacznę mi wykrywać aż za bardzo. Jeszcze po obiedę, bo no i Queen Asagiri póki co używa głównie tych żywiołów, na które nie to mnie nie ma słabości. Gdyby używał na przykład Zio albo Buffu, mogłoby być nieco gorzej. A tak, Liberted. Możemy Power Charge'a? Aż prawie, że mam jakąś tą kolejną sekundę. Sekundę. Zayfix ma teoretycznie masę kadrze, ale... Masz prawdę? Jak działa Zayfix? W porównaniu do Tamina? Jaka szans? Znacznie. Zwłaszcza jak na to, że nie było wrzuconego. Wrzucanej Matol kadrze. Z tego spamiętam, Queen Asagiri w pierwszej fazie nie jest w stanie używać niczego poza atakami żywiołów. Mam nadzieję, że się nie mylę. Nie trafi! Nie pojmuję tego. W najzwyczajniejszym świecie tego nie pojmuję! Mam teraz. Już mnie szlach trafia powoli. Naprawdę. Z tymi wszystkimi pudłami. Dziwcie mi się. Pomaga tutaj. Au! Kurwa. Które było z moich buffów? Okej, wniosek jest taki. Nie używam tej chwili. Kto wiedział, że to może być zamysł? Dobra, jakaś kolejna babka. Marakukadża. Meliorahan. I Power Charge, który już wcześniej był użyty. Wiecie co, mam tego dosyć. No, zjadaj. Ciekawe w kogo. Do wtedy jego. Zajmie do normalnej obrony. Znaczy, normalny. Pożądanej przede mnie. To jest bardziej ten problem. Czy wy widzicie, jak te hapeki wolno mu schodzą? Przeraża mnie to. Uratuję ją! Uratuję ją! No, płatną lecz tylko... Że... To się źle skończy.
się skończy. Boink. Okej. Okay. To było fajne. Fajnie, jak ja zbiorę, no. Bo od tego sprawdza, że Quantum Rage mniejsze obrażenia od większości żywiołów po około 10%. Ale od jednego żywioła wtedy nie sobie staje 3 razy mocniej niż powinien. No garu! Tak reasumując, ten żywioł... Czy ma też personę, która odbija ataki typu... Odbija, podkreślam. Nie. Wiedziałem, takie już moje szczęście. Och, ale... Też nawet mnie to specjalnie nie dziwi. Ta lądy chyba też nie ma nigdzie. Trwa bodaj 3 tury i wszystko się to używa. Co? Okej, okay, serio, co? Kwestionuję. Okej, to lista. Się może to wyleczę. Okej, okay, i Magal daje kolejne. Okej, okay, co? Ile? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale... Nie wiem, że bohater został za 500. 500, naprawdę. Ja, kiedy walczyłem z Neosagilim, było to na poziomie normalnym, więc może dlatego mam lekko zakłamane. Wspomnienia. Okej. Okay. Czyli tak, Power Charge. Coś się poświęciło. Albo to był Enduring Soul. To był Enduring Soul. Bardzo dobrze, że go mam. Wiesz, nie wiem jak, w tym problem. Opa, ciekawe, jaki teraz żywioł jest. Błagam, tylko nie zje albo nie bufu. Naprawdę. Wszystko nie przeżyje. Znowu garo. Mech. Bardziej byłby dla mnie dobrze, gdyby to było Adzi, ale... Niestety nie mam tego przywileju. Tak, ja nie przestanie mi zaskakiwać chyba. Osoby. O, ona przeżyła. Jestem z niej dumny. No naprawdę, czemu jego tak nie trafię? Nie rozumiem tego. Powinienem mieć z tym najmniejszych problemów. Okej. Okay. Ty się broń. A ty Power Charge rzuj. A masz Power Charge. Patrz, patrz się, jak bardzo nie trafiasz.
trafiła. Święto. O boj. Wtedy nie wiem. Wszystko o siebie. A defensive edit. Okay, no i to dobrze, chyba się też na zewnątrz ten nowy. Okej. Okay. Wracamy na jakąś sensowną ścieżkę, aczkolwiek jak widzę ile many zostało do TDM-u i... No, zresztą się martwi. Znowu płacą też. No i na to tym razem... Szczerze mówiąc... Do własnego bezpieczeństwa. Dobra, oni się przyspieszą tu wyle. O, G9, okej. Czyli ogień. Ktoś u mnie... Chyba Malignant? Drain. Weak. Null. Do diabła. Dobra, ponoć mi na nich znaczy. Błagam cię teraz. Ta gra robi mnie tak bardzo... To nie jest tak, że te umiejętności mają bardzo niską szansę na trafienie. Naprawdę tak nie jest. Podaty na ogień. To chyba skończy, to sobie skorzystam. Oj, oj. Ja moja mana, nie doszliśmy jeszcze do połowy walki nawet. Używałem Power Charger, tak. Nie trafię. Jeżeli nie trafię, to napadło no, to nie jasne. Chyba to usłyszeli i nie chcieli, żebym ten... Ała. Okej, ja powstaję zasad do normy. Kunda. Wystarczy chyba już przed kolejnego Mediela Hana? Nie, na dwa. Wciąż za mało. Wiecie, co to oznacza? Co? 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 Nie inne okazje. Naprawdę. Nie w momencie, kiedy muszę uleczyć tylko manę. Nie! Nie wchodź mi w drogę! O. Oh. No i się zaczyna zabawa. Keep nice! Kolejny Sagili ma irytującą momentami tendencję do przejmowania naszych postaci. Trwa to... Nawet nic nie dokładnie powiem w tej chwili. Przynajmniej mnie nie atakuje. Dobra, i co? Wiecie, w tym momencie też nie jest takie okropne. Bo przeszedł Teddy. W najgorszym pasku zbapuje. No, płatką być. Ciekawe na co tym razem. Defensive end, to się potem zapomniałem to. Brońmy się. Brońmy się. Nie atakuj, broń się. Okej. Teddy się uwolnił. Znaczy, jedna rzecz wiem na pewno. Chcę to zrobić. Drain.
O, repel. I ma suku kadro od razu. Maraku kadro. Ty się bronisz, to na pewno. Ale charge był. Ej, jak to możliwe? Ja się pytam. Jak to robi? 540? Mi się tam podoba. I to nawet jest na to, że nie masz tak mówię sobie. Cóż na tym radzi nam? Go for the line. Go, go, go. Ty się bronisz wciąż. No chyba. A to ile bufula wada? O ile oczywiście trafisz. No 213. Chociaż to idę. No ajpy. Czy to działa na Lipela? To jest dobre pytanie. A mam? Ma chyba bufu daj w tej chwili? Nie, nie ma. Nikt to mnie nie ma, bo tu będzie ma tu podajnie. Tak chyba coś tu mogę. A, ma to lekarze, chyba jeszcze nie mamy. Chyba, że już nie zapomniałem. Nie, nie zapomniałem. Jakiego ty wciąż się bronisz? No to już rzuć jeszcze raz szpulę. Ta walka się jeszcze nie skończyła, nie najbardziej martwi. No, tyle było mojej zabawy. Aczkolwiek zbliżamy się powoli do końca, to jest trochę motywujące. O, obrona mi się cofnęła. Nie podoba mi się to. Cholerę mi się to nie podoba. Oto właśnie jest problem. O której naprawdę bardzo mocno się bałem. Są u mnie najsensowniejsze odporności na ich umiejętności. Na pewno zwykły kraft walkę. Słyki odpada. Tam i może być. Ale nie dostanę dwa razy buffu tań. Gdzie jest moje kochane królestwo? To nazywa się... Dajmo shield. To była się triangle. Au. Na szczęście nie trafił. To się musiało tak samo jakoś. Tylko bez NLW. I też. Tak mu się nie zdarzało już wcześniej. Muszę jakoś przerwać te najbliższe tury. Przynajmniej duchy się nie ogarną. Martwię się o Enervation, który może w każdej chwili wejść do się au. No, da sobie do mnie. Okej. Okay. Sekunda weszła, Power Charge jest. Powiedzcie mi, jak mam uznawać ten boss nie już. Jak? Po prostu... Jak?
Wiedziałem, że o tym będzie. Gdzie są moje? Tam masz je. Dwa, trzy. Ale Link Justice. No i się zaczyna zabawa. Jest to, o ile dobrze pamiętam, tak typu All Mighty. Niby nie jakiś super potężny, chociaż z drugiej strony biorąc pod uwagę, że nie wiem czy pamiętacie, ale mamy w tej chwili na sobie coś takiego jak Marakukaja. Więc gdyby patrzeć na to z tej strony, to by zadawało sporo więcej. Well, Bufdine. I tak naprawdę od tej pory ta walka to już jest w pewnym stopniu wyjść z czasem, ponieważ do końca walki Kuniosaki będzie używał tylko i wyłącznie Ameryk Justice. Kwestia jest, czy wystarczy nam many, żeby go zabić, czy też sytuacja będzie odwrotna. Mogłem przysiąść, że ostatnio używał tylko Ameryk Justice. Wbrew temu, co pokazuje jego pasek apeków, ma i tam jeszcze parę. Musimy uważać, żeby nie wpaść w pułapkę pod tytułem. A ma mało HP, to możemy już sobie zupełnie olać się przy tym, co robi. No dobra, dobra, moment na wyniesie. Jak już mówiłem. Gdzie to jak uda? Moi. Bufu, daj. No, widzicie te hapeki? Czy wy widzicie te hapeki? Raczej ich totalny beta jest. No, obrona się cofa. Nie podoba mi się. Na szczęście nie muszę się tym przejmować. Bo Kuino Sagi został pokonany. Czyli został poziom, szalalalala. Czyli tak samo, szalalalala. To jakiego biedna, nie? Ojaj. A to już za szkoda. Już oglądasz się? Co? Diabła? Czemu? Ja umieję na to. Nanako! Ha? Co z nią? Ha? Wygląda jakby naprawdę cierpiała, ale nie jest nigdzie Anna. To nic dobrze nie działa. Musimy ją stąd wydostać, to szybko. A co z tamtym? Jego też powinniśmy zabrać. W sumie nie możemy go tutaj zostawić samego sobie. Po tym, co przed chwilą widzieliśmy, na pewno nie. Oh boy. Cudowny rozwój wypadków, nie powiem. Nanako, trzymaj się! Nie podoba mi się to. Przestajnij zazwyczaj lepiej się rodzin. Co mam zrobić? Jest taka mała i płata i tak długo. W dodatku, bojesz tam mgła. To diabła! Policja i paramedycy będą tutaj niedługo. Dobra i to. Miejmy tylko nadzieję, że szybko wyzowie. A propos. No jest wciąż taka mała, więc... I drugie ja nie pojawiło się takie w wypadku inne. W dodatku, zostawmy na nas to całe szaleństwo. Mam nadzieję, że będzie z nią w porządku. Czy lekarze w ogóle mogą jej pomóc? Martwię się o Nanako! Ale nie wiem, co nie możemy dla niej zrobić.
Namatame to jest unsojano sądza. Chłopak od przesyłek imieniem Namatame. Szansa na to, że Nayako będzie namierzona. Gdybym tylko bardziej przyłożyła się do dopasowania tych faktów do siebie. No ale wtedy musiałabym przez to przejść. Mnie też się dotyczy. Jak nie są jak słów soli przed tym daniem. Nako mogłaby być w lepszym stanie. Nie widzę się. Czemu zawsze panikuje, kiedy nie powinna? Ja też nie mogłem nic zrobić. Stowarzyszenie. Pieprzony chemo nam się tu szykuje. Nie, wcześniej zwróć uwagę na to, że coś jest z nimi tak. Czemu mam mało czasu, żeby słuchać tego, co Namatame mam do powiedzenia? Gdy nie próbowała z nim rozmawiać, uratowalibyśmy Nako. To by się nie stało. To nie jest nasza wina, ludzie, spokojnie. Ale mimo wszystko... Dobra, dosyć tego używania się, okej? Czy stanie tutaj używanie się pomoże nam w jakimś sposób? Czy to jest to, co powinniśmy w tej chwili robić? To czucie bycia żałosnym, pocieszania się. Czy to w czymkolwiek pomoże? Musimy w nią wierzyć. Więc przestańcie powtarzać to, co już się stało. Ogarnij się, Naoto! Wybacz. Masz rację. To wszystko przez tego dania Namatame. Jest tą zagadkami, prawda? Zatem nie byliśmy spóźnieni, jeżeli chodzi o Nako. W sumie. Będę przychodził co dzień do Nako, żeby sprawdzać, czy się lepiej czuję. Tyle możemy przynajmniej zrobić. No, Kanji. To pewnie byś był fajny. Jakie to miłe. O. Ha. Wciąż tu jesteś? Ty też tu jesteś? Panie Dachi, czy dowiedzieli się czegoś? Będziemy rozmawiać w tej chwili z lekarzem, ale nie mogę powiedzieć nic dokładnego, dopóki nie przebadają jej dokładnie. Nie tylko Nako, ale też podejrzany. Kiedy będziemy mogli usłyszeć tą historię? Cóż, zdaje się późno, więc wracaj się do domu. Ostatnia rzecz, na której by nam zależało w tej chwili, to to, żebyście wy też nadlej. W sumie. I wszyscy głowy za nim. Racja. Powinniśmy... Jeśli już. Nako będzie wszystko w porządku. Smucenie się niczemu nie pomoże. Ano. Kiedy Nako wyjdzie ze szpitala, co powinniśmy zrobić, żeby to świętować? Moment. Czy nie za szybko na takie myślenie? Może zrobimy miejsce w Junesy i zrobimy tam imprezę. Imprezę? Junes? To nie ma sensu. Biorąc pod uwagę, że Nako lubi Jones, to może mieć odrobinę sens. Oh boy. O, Teddy. Halo, Teddy, odbierz się. Halo, Teddy, halo. Nako. Z nią będzie lepiej, prawda? Jasne, że będzie. Czemu miałby nie być? Też nie sądzę. Bawmy się z Nako, kiedy wróci. Taki jest plan. Nie co mieliśmy nie robić. Nie, już prawie. No, dopiero teraz, no. Dziękuję. Już prawie zapomniałem, jak to jest się uśmiechać. Ale skoro to już nas nie dotyczy. Jestem strasznie głodny. Ach ty i te twoje przyjemne problemy, Teddy.
boję się coś zdarzyć. Ej, gdzie wszyscy poszli? Nie zostawiajcie mnie! Sam zostałeś, geniuszu. A logika Teddy'ego, naprawdę. Cóż, my zrobiliśmy co do naszej mocy, teraz czas na nią. Już myślałem przez chwilę, że mamy wolne. Naiwny jestem, wiem. Naprawdę, jak to było? Myślę, że można mieć sobotę wolne. No, to będzie.